Nie no, ścieżka dźwiękowa naprawdę jest zacna w tej produkcji. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, kochani. Ja jestem Piechol. Kontynuujemy tułaczkę Izaaka po piwnicy jego własnego domu. Choć w sumie teraz już Caves 1, czyli jaskinie. Głęboka to była piwnica, zaiste. Ale dobra, gościa pamiętam, tego naszego kompana. Idziemy, ale spokojnie. Czy drzwi po prawej? Które zabiorą pół serduszka? Nie. Idziemy na południe. Dobra, co oni zrobią za tych kamieni? W sumie chyba nic, ale... O kurde, nie? Dobra, sorry, rzucają kośćmi. Nie jest dobrze, ale okej, nie są zbytnio wytrzymali. O kurde. Może być problem z gościem, Nie mam bombek, więc jakby co to pół serca niestety przepadło. Ale jest za to kluczyk, dobra. Dalej na południe. O kurde. Aha, zielone krople wybucha... O Boże, jak one wybuchają! Że jaki promień eksplozji, ja zaraz zginę, no kurde! Co to ma być? No no i to jest właśnie to, że trzeba ginąć, żeby później zdobytym doświadczeniem jakoś zaprocentować, kurczę, i przenieść się dalej, dać radę po prostu. No ale właśnie, i proszę bardzo, pół serduszka tylko zostało mi. Ała. Koleś, czemu nie zgarniałeś tych zielonych kropelek na siebie? Nie w prostych korytarzach, nie ci przeciwnicy. Nie. To jest jedno uderzenie i jest po mnie, więc aha. Dobra, cicho, udało się, idziemy dalej. A moment, tu nie ma drzwi. Wow, to poszedłem. No, na szczęście nie respawnują się przeciwnicy w dalszym ciągu, na szczęście. Kurczę, no nie mam bomb. Nawet żeby zepchnąć głaz w odpowiednie miejsce. A w sumie tak patrzę, że tutaj by były potrzebne dwie bomby, żeby utorować sobie jakoś przejście do skrzynki. A przy samej skrzynce jeszcze kluczyk, nie? Nie, wbijam w to. O kurde. Oh shit. Dosłownie. Ale dobra, schowam się przy przepaści, powinno być dobrze. No teraz muszę grać spokojnie po prostu. Po prostu muszę. Cholera, dobra, nawet jeżeli tutaj jest sklep, to ja chcę do niego wejść. Bo tam może będę mógł kupić jakieś serce, uzupełnienie zdrowia, jakieś tabletki, cokolwiek. Cholera, wiedziałem, że sklep. Kluczyk... Co to jest za 7 tutaj? Co to jest? Item Martyr. Ej, wyglądam jak zakonnica. Płacząca. No. Cztery pieniążki tu zostały. Niedobrze, może tu jakiś jeden chociażby. No w sumie o jeden mi chodzi. Kurde! No i co teraz? Dobra, jakby co, mam jeszcze jednorożca, mogę go użyć. No ale to w wyjątkowych okolicznościach, bardzo wyjątkowych. Dobra, tutaj nic. No muszę iść tutaj na północ. Ewentualnie mogłem skręcić jeszcze. Kurczę, nie lubię tych mów. Ej, żyję. Jakim co? A, wziąłem pół serca, fuck. Dobra, cio. Spokojnie. Nie odbijają się od skał, tylko od ścian. Ja pierdzielę, zabiła mnie bomba. Jak to bomba? Przecież to była mucha eksplodująca, no ale jednak mucha, nie bomba. Shit, nie, dobra. Super, jedziemy jeszcze raz. No i w tym momencie pojawiła się taka myśl w głowie, że może jednak ta seria nie będzie miała finału. Magnetyczne łzy? Moment, czyli co, będą leciały do przeciwników? Przeciwnicy mają przeciwny biegun i się będą przyciągać? No, ooo, nieźle, ale to jest złote gówno w środku. Nie, no dobra, na pewno nie jest aż takie ważne, jak wygląda. Okej, te ognie pamiętam, no właśnie, bywają zabójcze i zdradliwe. No kurde, już pół serduszka, no. Przez głupi płomień. No, to było za blisko. No, kurczę, ale sypią tymi łzami krwawymi, no. A może dla prostoty po prostu nazywajmy je, kurczę, po prostu czerwonymi kulkami. Będzie mi łatwiej. Albo pociski przeciwników. Kurczę, ale dobra. Gemini. Albo Gemini. Aha, czyli po prostu dwóch kolesi złączonych jednym sznurem. Ewentualnie może to jest pępowina albo coś. No dobra, który najpierw? Znaczy ten większy jest koniem pociągowym tego duetu. No to może najpierw on, a później maleństwo.
Dobra, w sumie zobaczymy, kogo najpierw uda się uśmiercić. Bo raz się ustawiają tak, raz inaczej. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Póki co jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Oj, za mały. Mały jest za blisko. Za mały odstęp między nami był przez chwilę, ale spokojnie. Już końcówka bossa praktycznie. Który pierwszy? Ten pan. Ło kurde! Dobra, no mogłem się spodziewać, że po rozłączeniu coś się stanie. Ale nie spodziewałem się aż takiej szarży. No. Ale straciłem moje dodatkowe serduszko. Co tutaj mamy? Zdjęcie z mamą. Tone photo. Tears plus shot speed up. O kurcze, jak z ej. Z broni automatycznej. No jawnie. Ej, dobra, tam jest jeszcze jedno pomieszczenie. Może się uda tam dostać teraz. O, widzicie, jak ten magnes mój ciąży na oczach? Oj, ciężkie powieki. Ale dobra, jeszcze jedno pomieszczenie. No właśnie, ale kurczę, dalej nie mam kluczyka, więc niepotrzebnie się w sumie cofnęłem. No dobra. Czyli co? Basement 2. Z trzema serduszkami i dwoma ulepszeniami. Okej, okay, dobra. Jest. No inaczej, zawsze jest ta szansa, że akurat dobrze będę unikał pocisków przeciwników. I jakoś się uda. No ale teraz mam chyba moim zdaniem dużą szansę, no bo pruję jak Sylwester Stallone w Rambo. O, krzyk. Dobra, ten był bliziutko. Za blisko. A ci mają dużą wytrzymałość, ale też pamiętam, żeby śladów krwi nie dotykać przypadkiem. Kurczę, no jedna bomba. Mógłbym wziąć to pół serduszka, ale nie, jeszcze poczekajmy z tym. A tu z kolei kluczyk, a tam power up. Kurczę, dobra. Ryzykujemy tutaj. Bam! Nie, gdzie ty zepchnęłeś tą bombę? O, ale się rozjechały! Nie. Dobra, oby to było tego warte. Tears up, knockback shot. O cholera, dobra, okej. Okay. Akurat wielka szkoda, że teraz kolejne pomieszczenie, do którego się udam, akurat nie ma przeciwników, do których mogę sobie swobodnie postrzelać. Okej, okay, dobra. Taki macie szablon poruszania, dobra, spokojnie. To co, muszę tutaj, skoro tam na górze zamknięte. Okej, okay, tutaj sobie postrzelajmy. O, i knockback jeszcze, czyli cofa przeciwników do tyłu. Da się cofnąć do przodu, piechot. No, po prostu tak się mówi, no co, no. Nie powinienem, tak wyszło, sorry. Okej, okay, ale nic ciekawego, znowu nie dostaję po wyczyszczeniu pomieszczenia. Niedobrze, kluczyki jakieś by się chociaż przydały. Okej, okay, żeby przypadkiem się nie podobał tamte drzwi z zębami. Ale nie, i tak są zamknięte, z tego co widzę. Okej, okay, spoko. Ale nie, teraz naprawdę z takimi łzami mamy realną szansę gdzieś dojść. Ale na pewno nie ukrócę sobie paska zdrowia wejściem tam do pomieszczenia. Dobra, co robi ten fioletowy? Ten granatowy? O, jest taki kluczyk. Ale czy się uda? Bez uszczerbku na zdrowiu? No gdzie jest ten knockback? Kurde, teraz by się akurat przydał. Jak byliśmy tak blisko, kurcze! No fuck. Faktycznie, nie udało się. Ale już drugi klucz. No. Nie. Idziemy dalej eksplorować. To jest tym, iż trzeba policzyć. No spokojnie. Przeszedłem całe Age of Zombies. I inne gry tego typu też poprzechodziłem, więc nie powinno być naprawdę tak źle. Aha, moment. Cała ta wokół kupy. W momencie zniszczenia tej właśnie wyżej wymienionej kupy okazało się, że mucha żywi do mnie urazę. Dobra, akurat mam kluczyk. Kurczę, sklep, a ja jestem biedny. Cholera, jak w realu. Ale nie, dobra, ale tutaj jest z tymi sklepikarzami. Czemu oni wszyscy są martwi? Taki los czeka każdego w tej piwnicy? No, to jest bardzo nieprzychylna wizja na przyszłość. No kurczę, dobra, mam jedną bombę. Można się cofnąć po tamto pół serduszka. Koloru srebrnego. No może się przydać na dalszej drodze życia. Oby życia. Okej, okay, żebym go nie zniszczył to tym wybuchem. No, puf, to już było straszne. Nie, to nie było srebrne serduszko, to było jakieś białe serduszko, które uzupełniło moje czerwone serduszko. Jaki to miało sens? Nie wiem. Może się okaże to, jak przejdę bossa na przykład. Ale cholera wie, a może to jest bardziej wytrzymałe serduszko po prostu. Gdzie ja idę? Przez bossy. Monstro! Dobra, okej, okay, jest duża szansa, że mnie nie trafi ani razu. Ale ma kurczę kompanów, niedobrze. Trzeba ich rozwalić w pierwszej kolejności, bo oni tutaj troszeczkę
psują plan. No, tą jedną kropelkę. Myślałem, że złapię przypadkiem, to by było straszne. No dobra, póki skacze jest spoko. Gorzej jak pluje i skacze do góry, no właśnie. Wtedy trzeba mieć się na baczności. Pociski lecą w każdym kierunku. O, tu fuksem się udało, tu też fuksem. No nie, dobra, pozostać w ciągłym ruchu. To jest recepta na sukces, w tym konkretnym przypadku chyba, oj. No właśnie, i unikać tego skoku. No, jeszcze troszkę, jeszcze troszeczkę, no oj. Nie no, trzymać dystans. Nie, czuję się troszeczkę, bym grał w takie lżejsze Dark Souls troszeczkę. Tym mniej mieczy, mniej przeciwników, takich zamaszystych. Szminka, to już mieliśmy. No właśnie, range up. Co ty jest na dole? Pach z diabłem, serduszko za kubraczek. Na to wychodzi. Czy mnie to aż tak bardzo interesuje? Żeby stracić serduszko? Nie. Chyba, że to był jakiś power-up, ale nie, dobra, już pozamiatajmy tą sprawę zupełnie. Jaskinie, znowu. To jest to, gdzie mu spodnie spadną? Też ściągną mu. Nie, w ogóle, samo naszkicowanie genitaliów tutaj. Ej, what? Co jest? Ej. Czyli tak jak mówiłem, po przejściu z tym serduszkiem okazuje się, że na końcu poziomu po prostu serduszko zostaje na stałe. Okej, okay. Ale wracając do genitaliów. Dobrze, teraz ich nie widać. Nie, dobra, idźmy już dalej. Porzućmy ten temat. O kurde! Co to za pająk, nie? Ale mnie koszt... Nie, no patrzcie, jak to jest jakiś... Aaaa, hardcore! No dalej, no bez przesady. Półtorej serca straciłem bezpowrotnie. Choć w sumie... Może nie tak do końca bezpowrotnie. Może coś się uda znaleźć. Mam jeden kluczyk jeszcze. Niestety zero bomb. Wiem co jest, no jeszcze nie zginął. Wow. Dostałem jedną złotą monetę. Ale super. Nie, dobra, co to jest? Diglety. I to są te gorsze, no właśnie. Więc jak się pojawią tylko w moim pobliżu, to ucieczka. Bo dystans z nimi to jest, kurczę, no naprawdę sprawa życia lub śmierci. O, szyb. Ej, ale tym dorobili oko? Czy tamci też mieli oko, którego nie zauważyłem po prostu? Ej, ale wytrzymali są, albo ja mam beznadziejne łzy. No bo to w sumie jeszcze nie są łzy rozpaczy, jakoś mi tam idzie. Może nie wybitnie dobrze, ale... spokojnie. Okej, kluczyk. Mamy już dwa. Tam jedno duże pomieszczenie, tutaj pomieszczenie, gdzie już byliśmy, ale jeszcze lewa odnoga. Okej, jakieś pająki. Dużo tych pająków, okej. Ale pająki nie przeskakują nad dziurami. Muszą je omijać. Więc jest szansa, no dokładnie. I pięknie. To serduszko naprawdę na wagę złota. W tym konkretnym momencie. A dobra, tych pamiętam. Oni do góry też potrafią strzelać, mimo wszystko, więc ostrożnie, ostrożnie, spokojnie, spokojnie. Może ogień? Nie, głupia kolejność. Akurat ogień mi nie robi krzywdy, chyba że w niego wejdę. No właśnie. Może zgaśmy. Aaaa, mam bombę jakąś? Nie mam ani jednej. Kurczę, kolejny kluczyk. Bym sobie zrobił tutaj most i już bym miał zdrowie w pełni. A dobra, coś tu jeszcze jest. Kurczę, no inaczej, wejdę w kolce w pobliżu tego ołtarzyka ofiarnego i coś może dostanę. Spróbujmy. Dupa, nic! Straciłem całe serce. No nie. Ja już nic więcej nie próbuję. Po prostu teraz brniemy po prostu do samej mety, czyli do głównego bossa. Jeżeli mi się uda tam w ogóle chociażby raz zabrnąć w najbliższej przyszłości. Bo gra naprawdę jest ciężka. Ej, dobra, ale to pomieszczenie już było. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej wtedy miałem więcej bomb, z tego co pamiętam. No, rzucaj tą kością, rzucaj. No, oj, teraz było blisko. Za blisko. Co my tu mamy? Pieniążki. Okej, teraz bym się nie obraził, aby jakiś sklepik był w pobliżu. Nie. Ah, fuck! No dobra, raz mnie dziabnęły. Małe żdżownice. Spokojnie. Nie szarżować mi tu na mnie. Bo naprawdę jestem teraz na takim samym poziomie zdrowotnym, jaki miałem przed chwilą. Sklep, okej. Ale no nie sprzedaje serc, ale ma bombę. No dobra, może tutaj serduszko wypadnie. Fuksem. Nie? Dobra, bierzemy bombę. Nie wiem, co robi bateria. Wiem, co robi bomba, więc bierzemy bombę. Okej, dobrze, mam jeszcze jeden kluczyk.
Kolejny znak jakiś. Ej, ale szczurzy są z tym złotem. Dobra, to jest znak. You feel balanced. Co, nie, no, wyrównały mi się umiejętności? Ha, 50-50, yin-yang. Dobra. A, nie, jednak zmieniają to lotu, kiedy ja się przemieszczam. Więc nie wiem, o co chodzi z tym balansem, zbilansowaniem mojej postaci. No, autentycznie. Ej, patrzcie, ile mam kluczy, ile mam bomb, ale dobrze. Okej, okay, no to bierzemy tutaj te dwa. A co, się będziemy patyczkować? Weź moment, w sumie może tam było całe i tam ta bomba będzie bardziej na miejscu, dokładnie. Dokładnie tak. Bum. Okej, okay, całe serduszko moje. To jest tak, to jest pomieszczenie ofiarne, więc pozostaje iść do tego dużego, na górze. Chyba, że totalnie na wschód się udamy. To jest przejście na górę, jest, dobra. No można sprawdzić, co tu jeszcze jest. Okej, okay, podejrzewam, że tamten klocek też, no skoro ma dziurkę od klucza, to pewnie wymaga klucza. Więc okej, okay, jestem skory poświęcić jedną bombę i kluczyk, żeby dostać się do skrzynki. A w skrzynce dwie bomby, okej, okay, czyli straciłem jeden kluczyk na koszt jednej bomby. Akurat dobrze, bo się wyrównało. Okej, okay, dobra, ta pierwsza. O kurde, to była pułapka, to była niecna pułapka. Kto projektował ten labirynt? Kto projektował ten labirynt znajdujący się w piwnicy małego chłopca mieszkającego z matką, dewotką? Dobra, co tam? Lockdown. A ja lubiłem swoje szczęście akurat. Ilu was? No bez przesady! Co jest grane? W co ja wdepnąłem teraz? Jak śliwka w kompot, ale widzę kolejne tabletki. No ale to jest lockdown, więc jeżeli można to wyrzucić, to ja z chęcią to wyrzucę. Można, może idzie zamienić na tę, na tą drugą. Idzie. Dobra, weźmy. Bad gas. Czyli co? Jeszcze pierdy dostał. No super się układa wejście do tego pomieszczenia. Naprawdę super. Nie, naprawdę. Unikać nowości i tego, czego się nie zna. No już myślałem. No i jeszcze bomba. No super. Ja bym podszedł ochoczo zgarnąć nagrodę, jeszcze mógłbym zginąć. Co tu jest? Dwie bomby. No tak, no gra nie jest łaskawa dzisiaj. Wybitnie nie jest łaskawa. Półtorej serduszka, 6 bomb. Nie, musimy się, kochani, cofnąć po tamto pół serca, które zostało. Bo to pół serca znacząco zwiększa moje szanse na powodzenie z ewentualnym bossem. Tylko żeby mnie teraz bomba nie sięgnęła. Bo to by było głupie, wręcz debilne z mojej strony. Okej, okay, na północ, maksymalnie na północ. Największe pomieszczenie, co my tu mamy? Okej, tam nie ucieknę. Ale mogę... O, szyd lecą! Dobra, nietoperze jeszcze nie było, co one robią. O cholera, chcę schować się jak najdalej od nich! Albo zniszczyć, zanim do mnie dolecą. Pięknie. Co to ma być, kurde, jak ja mam tam wejść? Można kładki stawiać, latać, skakać. Eje, można skakać. No nie, no nie można, dobra. Nie straszcie mnie. Ale tam jest dalej przejście. Będę musiał użyć bomby, ale nie wiadomo, co jest tutaj. Okej, okay, ci kościami rzucają, czy tam kośćmi. Kości zostały rzucone. Jest! Kolejne serduszko. No, mam w całe 3. Mogę zostać 6 razy trafiony przez bossa, który się czai za tymi drzwiami. Za tymi wrotami. Z czachą, ale... Zobaczmy jeszcze dalej, bo równie dobrze mogę zginąć tutaj zaraz. Więc chociaż rzućmy okiem, co mnie ominęło. Okej. Okay. No, oby to było warte zachodu. Karta Tarota. The Moon. May you find all what you have lost. A co ja zgubiłem? Nie wiem, ale można użyć. Okej, okay, dobra. 3 monety. Fajnie, ale co to jest tutaj to? W narożnikach? Nie wiadomo, ale okej. Okay, na szczęście to pomieszczenie naprawdę nie było daleko w stosunku do tego miejsca, gdzie byliśmy przed chwilą. Dobra. 24 monety. Ej, stop. Tu był gdzieś sklepik, jeżeli się nie mylę. Gdzieś tam na dole. Tak jest. Tutaj maksymalnie na południe i na samym końcu. Delikatnie na zachód. Dobra, co miałeś tutaj? Gamble 24/7. He? Można uprawiać hazard? Można, wygrałem 2 monety. Super. Dobra, weźmy baterię. No nie. To jednak jej nie bierzmy, skoro się nie da.
I chodźmy wreszcie do bossa. To może teleporcik. Dobra. No i kto się tam czai? Chub. Widzę jedną dużą mordkę i trzy mniejsze. No cholera, są te szarżujące, ale w wersji mini i maxi. Dobra, mini pozbyłem. Aha, dobra, ale wypierdział sobie dwóch kolejnych. No to słabo. Dobra, więc może lutujmy w niego. O, szy. Dobra, szarże. Ale, o, same fuksy. Ale szczęście sprzyja lepszym. Tak mówią, przynajmniej. O, szyb. Dobra, spokojnie. Jak ciemniejsi, oni też szarżują, też atakują jakby co, ale ten atakuje mocniej. Bardziej, ma większą paszczę. No, ale im więcej trafiam, tym krótszy on się staje. Aha, ale też zostawia, kurczę, te małe fucking shit. Niedobrze. Ale to już jest końcóweczka, więc teraz jakbym nie stracił tylko do końca, to już będzie dobrze. Bo raczej, no raczej mi się uda to pokonać. Pięknie. Okej, zdrowie na maksa. Co to jest? Jakaś większa tabletka? Speed up, size down. Jestem mniejszy. Ale dobra, jaki to ma wpływ? Na gameplay? Pewnie żaden. Dobra, co teraz? Jaskinie 2. No dobra, znowu z tyłka do niego strzelają. To jest straszny obrazek, naprawdę. Taki mały chłopiec nie powinien mieć takich obrazków w głowie. Ej, no wasze, moje szczęście, że mam akurat tyle bomb, żeby sobie pozwolić na potworzenie przejść. No jakbym tutaj, nie daj Boże, stracił troszeczkę zdrowia, to się tutaj cofnę. No, chyba że kamienie znikną. O, szyb. O, no dobra, no już się muszę tam cofnąć. No czemu tak nieregularnie latają? Gdzie jest wasz kurde kolor poruszania się? Dobra, kluczyk. A tu są drzwi zamknięte na taki właśnie klucz. Co za płacząca bomba? Tear Blast plus 5 bombs. Nie, myślałem, że wybuchają łzy, no nie. A może? Nie. Już by eksplodowały, jeżeli to by się miało faktycznie zdarzyć. Okej, duże pomieszczenie. Ja mam komplet zdrowia. Niestety nic dodatkowego nie ma. Aha, akurat sam razem te diglety. No jak? Skąd? Kurde, aha, bo jest pomieszanie. Część tych i część tych. Dobra, ale gdzie są moje eksplodujące łzy? No i dobra. Dobrze tam były stanowiska z serduszkami, bo się przydadzą, się okazuje. No, duże pomieszczenie, dużo przeciwników. No ale pół serduszka tutaj, albo nie. To zostawmy. Weźmy te ukryte pomieszczenie tutaj. Dobra, mostki zostają na szczęście. Dobra. No trzeba grać z głową po prostu. Trzeba nadłożyć czasu i drogi. Czasami, żeby mieć pełne zdrowie. Bo tu śmierć naprawdę czai się za każdym rogiem. Albo to właściwie za każdymi wrotami, za każdym przejściem. Rzadko się trafia pomieszczenie bez przeciwnika po prostu. Okej, dwa długie korytarze. Trzy moneta była, no dobra, trudno. Zaraz się nią zajmiemy. Najpierw oni czekają na swoją porcję łez. No, spokojnie. Wymijać zagrożenie. Jednocześnie płacząc, ile wlezie. Okej. No. Pięknie. Nie, stop, jeszcze ktoś żyje? A myślałem, że wyczyściłem. Choć w sumie nie wiem, mogłem spojrzeć na drzwi. Bo drzwi pozostaną zamknięte, póki nie ukatrupię wszystkich. Co do joty. Każdy jeden musi być martwy. Okej, wejdźmy tu. Oj, te pajączki, ja was znam. Kurczę, ale i tak się dałem złapać waszą pułapkę. No jeszcze mnie dziabną. No nie lubię tych pająków na ścianach, które się... No, zrozumieliście coś? Ja też nie. Chodzi mi o te pająki, które się kręcą po ścianach. Shit. No tak podejrzewałem, rozpędzają się, ale nie podejrzewałem, że będą jeszcze strzelać. Oj, dobra, udało się. Mogę się spokojnie cofnąć i uzupełnić swoje zdrowie, ale też podnieść monetę. No dobra, już kit, trudno. O, shit, ale sypią. Okej, dobra, nie wiem co się stało. Czemu on się nagle schował? O, shit. No, dobra. Czy było to warte klucza? Chyba nie. Autentycznie chyba nie, ale... Nie wypuszczę się z dwoma sercami i połówką na nowe pomieszczenie. Cofnę się, uzupełnię zdrowie
Spokojnie, do pełna. No, ale teraz już moja latryna, czy latryna, Boże, to nie to słowo, ale też na L, bo chodziło o lazaret, czyli taki szpital polowy. No więc niestety to już się skończyło. Serduszka się skończyły, no wyżłopałem wszystkie. Albo raczej przeciwnicy wyżłopali ze mnie całe zdrowie praktycznie. No gdybym nie uzupełniał, to już byłbym martwy. Tak? No chyba tak, no chyba już tyle straciłem. No dobra, tutaj są drzwi jak coś. Ale póki co gównianym problemem trzeba się zająć. No dalej zamknięte, czyli no właśnie. No, no co się przytulasz z gównem, no? Nie ruszaj gówna, mama ci nie uczyła, no. No trudno. No ale zawsze trzy serduszka, to i tak jedno było powyżej normy. Bo normą są trzy, no kurde. Dobra, zbadajmy boczne pomieszczenie. No na pewno nie wejdę na kolce, no na pewno nie. Zwłaszcza, że wejście w kolce zabiera całe serduszko, a nie tylko pół. Tak jak myślałem na samym początku. Okej. No nie, tam też nie wchodzę. Nie, nie, nie. Moje zdrowie jest teraz na wagę złota. Cholera. No nie, no już... No dwa razy! Dobra, sklepik. Nie, jeszcze więcej przeciwników. Nie, ale to poszło zadziwiająco dobrze. Dobra, dwie bombki plus kluczyk. Jeżeli uda mi się przeżyć, to będzie dobrze. I za kontrachciwość. Ja! Dobra, strzela. Strzela intensywnie. Ale ja też. Kurczę, ja nie trafiam. No dobra, wychyl się. No przecież jak ja do ciebie podejdę, no właśnie. Aj, przyzwał kogo. No pi, to no trafił. Albo raczej ja zostałem trafiony, bo akurat się wychyliłem. No i drugi raz. No nie, ja nie chcę przegrać z chciwością, ja wcale nie jestem chciwy, nie powinienem przegrać. No ej. No kurde, ale no, szybciej zdrowie mu chyba ubywa. A w ogóle kto pomyślał, że trafię, kurczę, na bossa za drzwiami, które były przekluczone, no. Się okazuje, że nie były przekluczone tak po prostu. Że był ku temu powód, no ale... No jeden cios, no jeden. Jest! Taka nagroda. Co to jest? Steamy sale, 50% off. No dobra, jeżeli uda mi się dotrzeć do sklepu. Co to jest? Nie wiem, ale zjem. I can see forever. Ej, miałem tą tabletkę już kiedyś. Balls of steel, no to się przydało. Akurat to się bardzo przydało. Ale nie, ale I can see forever sprawia, że widzę sekretne przejścia. Proszę bardzo, tam na dole. Widzieliście, jak się otworzyło? O kurczę, ale się zbogacę. Teraz tylko do sklepiku, a sklepik niedaleko. No ale tu jeszcze kolejne przejścia. Ale do starych pomieszczeń? Czy coś się otworzy na dole na przykład? Nie. Dobra, to nie próbujmy nawet wchodzić. Tam gdzie zęby. Dobra, tutaj nic. No teraz i tak muszę przejść dookoła całość, no bo naprawdę coś z ukrytego ze schowanym tajnym przejściem naprawdę może mi pomóc przeżyć. Proszę bardzo. Co my tu mamy? No! I to ja rozumiem. Okej, okay, tutaj będziemy wchodzić. Jakby coś się przykrego stało. No i proszę bardzo, kolejny lazaret. Tym razem już bez pomyłki. Okej, dobra, nie sądziłem, że tutaj nie byłem. Choć mogłem zwrócić uwagę na inny kolor na mapce. Ale spokojnie, spokojnie, nie jest źle. Jeżeli przeciwnicy nie strzelają, to naprawdę mam dużą szansę, że mi się uda. Bo tacy są po prostu łatwiejsi w obyciu. Dobra, sklepik. Tylko co ja teraz mogę kupić w sklepiku? To jest sklep? No to jak za PRL, kurczę, tylko nawet octu nie ma na półkach. Nie no, słabo, ale w sumie czy ja potrzebowałem czegoś ze sklepu pilnie? Nie. Oczywiście, że nie. Więc spokojnie lecimy do bossa. Kto tam tym razem? Mega Fatty, czyli mega grubasek. Nigdy z nim nie walczyłem, no będzie słabo. Bo nie wiem, czy on strzela, czy szarżuje. Ej, czy on mnie przyciąga właśnie. Żyga, czymże... Oooo, shit. I pierdzi. Okej. Okay. Dobra. Ale czyżby w randomowych kierunkach? Oj, przyciąga. Czyli nie mogę być blisko niego. O, no. Ej, nie wiem, czy bym wolał zostać trafiony krwią, czyli tym, z czym strzelają zazwyczaj przeciwnicy, czy tutaj żygiem. Autentycznie żygiem. Pawiem. O kurczę, ej, ten schok był zupełnie nieprzewidziany, niezaplanowany. A nie mogę wejść w krew. Ej, no.
Wolałbym nie jeść muchomora, serio. Ale zjedzmy. All stats up. O dziwo, nieźle. Dobra, niestety cofnięcie do serdusza nic mi nie da. Bo to te srebrne są w nieładzie niestety. Jedno jest w połowie tylko. No więc co, kochani, dobra. To ja w tym miejscu skończę ten materiał. Żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej.